Testuję cztery modele klawiatur serii X Mini marki MIDI Plus, od modelu X2 Mini kosztującego około 300 zł po model X6 Mini mierzący 5 oktaw i kosztujący zaledwie 400 zł. Wszystkie te kontrolery, klawiatury sterujące wyposażone są w identyczny, tak jak widzicie, zestaw regulatorów oraz identyczny zestaw złącz. Przyjrzyjmy się w takim razie bliżej wszystkim funkcjom tych klawiatur na przykładzie modelu X3. Mam przed sobą klawiaturę X3 Mini. Dynamiczna klawiatura, ale bez aftertouch. Klawiatura zasilana z portu USB. Można podłączyć też zwykły zasilacz USB i co bardzo ważne, wyposażona jest właśnie w wyjście MIDI, więc można podłączyć ją do jakiegoś modułu brzmieniowego, na przykład jakiegoś analoga. Można też połączyć ją na przykład z takim modułem, też, który firma ma w ofercie, który nazywa się MIDI Engine Pro. Łączymy po prostu to urządzenie takim kablem i mamy już nie klawiaturę sterującą, która nie wydaje z siebie żadnych dźwięków, ale mamy już tak naprawdę pełnoprawny instrument. Co mamy tu na pokładzie? Cztery potencjometry, które można przyporządkować poprzez taką procedurę, dowolne komunikaty ciągłe, kontrol część, jak widzicie teraz na ekranie widać numery kontrolerów, które są wysyłane. Aby je zmienić, wystarczy po prostu wprowadzić liczbę za pomocą klawiszy i wcisnąć Enter. Te przyciski tutaj spełniają funkcję właśnie dodatkowych przycisków, które też wysyłają komunikaty MIDI, mogą też sprawować funkcje transportowe w zależności od tego, jaki tryb tutaj wskażemy. Oczywiście mamy tutaj funkcję transpozycji, w tym także półtonami, co przydaje się, kiedy, tak jak ja, nie jesteście profesjonalnymi pianistami, zamiast zagrać w FIS, chcecie zagrać po prostu w F, albo zamiast w CIS, chcecie zagrać w C. Oczywiście jest też tutaj koło modulacji oraz pitch bender zrealizowane na takich wstęgach, to pokażę już na przykładzie innego instrumentu. Także działa to zgodnie z oczekiwaniami. Sama klawiaturka bardzo przyzwoicie wykonana, część elementów jest metalowa, świetnie spasowane, bardzo cicha klawiatura i naprawdę nieźle się na niej gra. To, co też chciałem zaznaczyć, to to, że szerokość tych klawiszy to jest tak na moje około 90, może nawet 95% szerokości takiego typowego klawisza. Zatem ta klawiatura nie jest jakoś szczególnie dużo mniejsza, jeżeli chodzi o szerokość, natomiast oczywiście jest dużo krótsza, przez to i wymiary są naprawdę kompaktowe, ale przez to, że te klawisze są dość jednak szerokie, bardzo dobrze się na nich gra. X2, no to model oczywiście dla początkującego, mały, przenośny kontroler, który wszędzie można ze sobą zabrać. W porównaniu z taką pełnowymiarową klawiaturą, na przykład Novation, widać zdecydowanie mniejszy rozmiar. Zobaczcie, jak duża jest różnica. Także oczywiście klawiatura Novation jest wyposażona w kilka dodatkowych właśnie przycisków regulatorów, głównie do współpracy z programem Ableton Live, ale jednak jej rozmiar jest bardzo duży. Nawet czasami mam problem ze zmieszczeniem jej na biurku. Także coś takiego, co jest przenośne, małe, kompaktowe, niekiedy jest bardzo cenne. Biorąc pod uwagę niewielką różnicę w cenie pomiędzy modelem X2 i X3, warto moim zdaniem wybrać X3. Jest naprawdę niewiele większa, a daje znacznie większe możliwości, jeżeli ktoś rzeczywiście umie chociaż trochę grać, bądź chce się uczyć teorii muzyki. Tutaj można już zagrać sobie lewą ręką akord, tutaj prostą melodię, albo właśnie akordy w układzie na dwie ręce. Także ten kontroler moim zdaniem jest takim chyba złotym środkiem, bym powiedział. X4 to taki format syntezatorowy, wiele właśnie syntezatorów Nordlicht, na przykład firmy Klawia, Virus w wersji z klawiaturą, były produkowane właśnie w tym formacie. Instrumenty Rolanda, też współcześnie produkowane syntezatory, też najczęściej mają właśnie 4 oktawy. Także bardzo często taki instrument jest wybierany na scenę, bo pozwala swobodnie właśnie zagrać konkretne partie. No i model X6, który może być idealnym, właśnie idealną taką klawiaturą wspierającą dodatkowo do postawienia na biurku. Tak jak widzicie, stojący tutaj obok KORG SV1 nie mieści się na tym biurku. Nie zmieściłby się także do takiej szuflady wysuwanej spod biurka, więc jeśli chciałbym mieć klawiaturę pod ręką, to mógłby to być tylko i wyłącznie właśnie taki model.